wiedział, że postać kiedyś wydarzył, ale nie teraz, bo i teraz nie. Ale już tam na to Przepraszam. Thank you.
No i pewnie utrzyma swoją pozycję trzeciego kolarza całego wyścigu, bo zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej do kolarza Arkea, także po 36,5. No a my czekamy na ostatni finałowy sprint tegorocznego Tour de Pologne. Przydajcie też zdjęcia do mediów społecznościowych, oznaczajcie nas hashtagiem TDP, my zaglądamy tam, wiemy, że jeździcie za nami, wiemy, że kibicujecie na trasie, wiemy, że przemieszczacie się, wiemy, że byliście razem z nami, więc tym bardziej dajcie dzisiaj znać, tutaj prosto z Krakowa, z Krakowskiej, a teraz jadą pewnie kolejni kolarze. A my już witamy w gronie zaproszonych osób, gospodarza. Jest z nami pan Jacek Majchrowski, pan profesor, prezydent miasta Krakowa. Witamy panie prezydencie. I czekamy na finałowy sprint. Mamy już potwierdzenie od pani sędziny, że wszyscy zawodnicy przejechali, więc wszystkich zawodników mamy na tej ostatniej rundzie, więc ten, który się pojawi tutaj jako pierwszy, to będzie ten, moi drodzy, który wygra dzisiejszy etap, ale czy to będzie też ten, który wygra cały 80. jubileuszowy Tour de Pologne? Przekonamy się za kilka chwil. Do zwycięstwa. Alvin de Klein i Fernando Gaviria na miejscu trzecim, a Tishan czwarty. On również był wskazywany. Ja to bardzo byliście tutaj razem z nimi, fantastyczne show, 7-dniowe show, nawet 7,5 dnia, bo jeszcze przecież była prezentacja, wszystko to dla was, wszystko to po to, żeby promować się Przyjechaliście tutaj dla nich, ostatnie przybytki tutaj z Krakowa, z naszego helikoptera, jeszcze... Niebawem rozpocznie się dekoracja, jeszcze informacja organizacyjna, kolarze będą zmierzali w kierunku mości dekoracyjnej specjalnym korytarzem otaśmowanym, prosimy ten korytarz pozostawić wolnym, na tej Thank you.
dzisiejszego etapu. Tak jak rozpoczął w Poznaniu, tak taki błogosławiony jest na kolega na szczęście, żeby był zachowany. Panie i Panowie, klasyfikacja generalna Orlen, zwycięzca 80. jubileuszowego Tour de Pologne. Tomasz Marczyński! Matej Mohoric! A to pierwszy pan klasyfikator nie? Oto najlepsza trójka na 80. edycji wyścigu Urzędu Dolnowodni. Zwycięzca wyścigu Matej Mohoric, ogromna brawa! Brawo! Drugi zawodnik, Joao Medina. Na miejscu trzeci, Michał Kwiatkowski. To zdjęcie, ten obrazek obiegnie cały świat Matej Mohoric. Zapamiętajcie tą chwilę. Panie i panowie, jeszcze raz wielkie brawa dla zwycięzcy. Oto zwycięzca drugi po roku 2023. Matej Mohoric, na miejscu drugi. Załamy oddać, proszę teraz, Michał Kwiatkowski. Ma dekoracji, to będzie.